kto nie chciałby w swoim życiu zacząć doświadczać chociaż odrobinę więcej obfitości? I tak naprawdę nieważne, czy interesuje Cię obfitość finansowa, czy interesuje Cię obfitość miłości w Twoim życiu, obfitość zdrowia, czy też obfitość czasu wolnego. Obfitość to tak naprawdę rodzaj energii, rodzaj częstotliwości, do której wystarczy się dostroić. A to, co może Ci pomóc, to zmiana Twoich przekonań. Więc jeżeli Ty również chcesz zacząć w życiu doświadczać więcej obfitości, koniecznie zostań ze mną do końca tego materiału. Cześć, mam na imię Bartek, jestem przewodnikiem duchowym, który pomaga ludziom w procesie podnoszenia wibracji, w procesie dostrajania się na poziomie energii do takich doświadczeń w życiu, jakich naprawdę chcieliby doświadczyć. I tutaj, teraz, jeżeli chodzi o ten film, to tak naprawdę rzucam Ci rękawicę. Jest to swojego rodzaju wyzwanie. Wyzwanie, które jeżeli Ty podejmiesz przez najbliższe 30 dni, będziesz pracować z tym ćwiczeniem minimum 2 razy dziennie, zobaczysz, że w Twoim życiu po prostu zacznie pojawiać się dużo więcej obfitości. Naprawdę jest bardzo proste i to naprawdę działa, jednak musisz pamiętać, że nic nie stanie się bez Ciebie, nic nie stanie się bez Twojego świadomego udziału, więc zachęcam Cię do tego. Nie masz tak naprawdę nic do stracenia, możesz tylko zyskać, a ja jestem przekonany, że jeżeli faktycznie zobowiążesz się, nie przede mną, nie przed nikim innym, sam czy też sama przed sobą, do tego, żeby faktycznie regularnie pracować z tym ćwiczeniem, to w Twoim życiu zacznie pojawiać się niespodziewanie dużo obfitości. Obfitości tego, czego naprawdę pragniesz. Tutaj, w tym ćwiczeniu, wykorzystamy sobie tak zwane punkty akupunkturowe i chcę, żebyś po prostu, oglądając dalej ten film, robił czy robiła dokładnie to, co będę pokazywał, i możesz powtarzać sobie w myślach wszystkie zwroty, wszystkie afirmacje, których będę używał, ale możesz też po prostu ich wysłuchać. Najważniejsze jest, żebyś aktywnie uczestniczył czy uczestniczyła również opukując swoje punkty akupunkturowe. Więc już teraz wyciągnij swoją dłoń przed siebie i zacznij delikatnie opukiwać zewnętrzną stronę swojej dłoni. I teraz powtarzaj za mną. I teraz weź powolny, głęboki wdech i wydech. Rozluźnij się, odpręż się. I teraz powtarzaj za mną w myślach. Możesz powtarzać na głos, możesz też tylko słuchać. Mimo tego, że na chwilę obecną nie dostrzegam w swoim życiu obfitości. Mimo tego, że na chwilę obecną mogę w swoim życiu widzieć brak. Brak miłości, brak pieniędzy, brak zdrowia, brak szczęścia, brak czasu. Biorę za to pełną odpowiedzialność. I wybieram. Wybieram to, by zmienić swoje przekonania, by uwolnić ograniczające mnie przekonania i w pełni dostroić się do obfitości. Teraz środek czoła. Czuję wdzięczność. Czuję wdzięczność za to, że każdego dnia, kiedy rano otwieram oczy, wypełnia mnie ogrom energii, ogrom szczęścia, ogrom motywacji, ogrom chęci do działania. Czuję wdzięczność. Pukamy obok oka. Czuję wdzięczność za to, że każdej nocy, kiedy śpię, mój organizm regeneruje się. Mój organizm odżywia się. Mój organizm młodnieje i doświadcza pełnego uzdrowienia. Pod okiem czuję wdzięczność. Czuję wdzięczność za to,
że w pełni kocham i akceptuję siebie. Czuję wdzięczność za to, że mam dla siebie ogrom miłości, ogrom zrozumienia i ogrom wsparcia. Czuję wdzięczność, teraz pod nosem, czuję wdzięczność za to, że zawsze, w każdej chwili, każdego dnia jestem w idealnym miejscu, w idealnym czasie i spotykają mnie same pozytywne doświadczenia. Broda, góra brody. Czuję wdzięczność. Czuję ogrom wdzięczności za to, że wypełnia mnie mnóstwo nowych pomysłów, mnóstwo nowej, świeżej energii do życia, do działania, do wprowadzania korzystnych dla mnie zmian. Teraz kości obojczykowe. Czuję wdzięczność za to, że mam ogrom wiary. Ogrom wiary w siebie, ogrom wiary w rzeczywistość, ogrom wiary w to, że w życiu czeka na mnie tylko to, co jest dla mnie najlepsze, to, co jest ze mną w pełni zgodne, to, co sprawia, że czuję ogrom szczęścia. Teraz tutaj pod pachą, bok ciała, czuję wdzięczność. Czuję ogrom wdzięczności za to, że wypełnia mnie bezwarunkowa miłość. Bezwarunkowa miłość do siebie, do innych ludzi, do całego otaczającego mnie świata. I jeszcze raz wracamy na środek czoła. Czuję wdzięczność. Czuję wdzięczność za to, że dostrzegam obfitość na każdym kroku. Że obfitość dosłownie zalewa mnie z każdej strony. Że pojawiają się nowe możliwości, nowe okazje, nowe sposobności do tego, żeby doświadczyć jeszcze więcej obfitości. Bok oka. Czuję wdzięczność. Czuję ogrom wdzięczności. Dlatego, że pieniądze w życiu napływają do mnie z najmniej oczekiwanych źródeł, w najmniej spodziewany przeze mnie sposób. I pojawia się ich z każdym dniem coraz i coraz więcej. Pod okiem czuję wdzięczność. Czuję ogrom wdzięczności za to, że moje ciało jest zdrowe, że wypełnia mnie energia zdrowia, energia witalności, energia świeżości, energia spokoju i wewnętrznej harmonii. Nosem. Czuję wdzięczność. Czuję ogrom wdzięczności za to, że mój umysł każdego dnia jest w pełni wyciszony i całkowicie skoncentrowany na tym, czego w życiu pragnę. Broda. Czuję wdzięczność. Czuję ogrom wdzięczności za to, że energia pieniądza, energia miłości, energia wolnego czasu, energia szczęścia i wszelkiego dobrobytu wypełnia całą moją istotę. Na każdym jej poziomie. Na poziomie umysłu, duszy i ciała. Czuję wdzięczność. Czuję ogrom wdzięczności za to, że każdego dnia cieszę się każdą chwilą mojego życia. Dziękuję za to, że każdego dnia na nowo zakochuję się w życiu, zakochuję się w sobie. Dziękuję za to, że jestem swoim największym wsparciem i swoim największym przyjacielem. Bok. Czuję wdzięczność. Czuję ogrom wdzięczności za to, że pieniądze napływają do mnie z ogromną lekkością, z łatwością, z przyjemnością, a ja po prostu cieszę się obfitością na każdej płaszczyźnie mojego życia. I teraz sam czubek głowy, korona. Czuję wdzięczność. Czuję ogrom wdzięczności za to, że jestem dowodem obfitości. Jestem przejawem obfitości. Jestem w pełnym dostrojeniu do energii obfitości. Obfitości finansowej,
obfitości miłości, obfitości zdrowia, obfitości wolnego czasu, obfitości pomysłów i każdej innej obfitości, o jakiej tylko marzę. Weź sobie teraz jeszcze jeden powolny, głęboki wdech i wydech. Rozluźnij się, odpręż się i zostaw to w ten sposób. I tak naprawdę widzisz, jest to niezwykle prosta praktyka, jest to niezwykle proste ćwiczenie, które zobaczysz, że w ciągu zaledwie 30 dni całkowicie odmieni Twoje życie. Zachęcam Cię więc do regularnej praktyki. Zachęcam Cię również do tego, żebyś po kilkunastu dniach zostawił czy też zostawiła pod tym filmem komentarz i podzielił czy też podzieliła się z innymi swoimi efektami. Kiedy Ty zmieniasz swoje przekonania, zmienia się cała Twoja rzeczywistość. Nie masz nic do stracenia, niczego nie ryzykujesz. Zobowiąż się sam czy też sama przed sobą do wykonania tej pracy i ciesz się ogromem obfitości, która po prostu zacznie do Ciebie napływać w każdym jednym obszarze życia. Tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci za Twój czas, dziękuję Ci za Twoją energię. Pamiętaj o tym, żeby pracować systematycznie, gdyż żadna zmiana nie stanie się bez Ciebie i bez Twojego udziału, bez Twojego zaangażowania. A ja tymczasem życzę Ci cudownego dnia, mnóstwo miłości, mnóstwo światełka dla Ciebie i do zobaczenia już w kolejnych filmach. Namaste.